te wybory prawda, samorządowe że coś... są dla Państwa być albo nie być, że te wybory pokażą, że ta tendencja... Nie, to są wybory samorządowe. To są wybory samorządowe, potem będą wybory do Parlamentu Europejskiego, w przyszłym roku wybory prezydenckie, a później a potem parlamentarne, także... Pan powiedzieć, że Państwo nie traktują tych wyborów jako wyborów politycznych, które mają pokazać miejsce PiS-u na scenie politycznej, tylko jako wybory lokalne? Każde wybory są polityczne, lokalne też. Lokalne też, tym bardziej, że prezydenci dużych miast, ci z nadania koalicji 13 grudnia, zapominają o sprawach miast, a koncentrują się na sprawach ogólnopolskich, co jest, tak, na polityce krajowej, co jest jednym wielkim nadużyciem. No chociażby Rafał Trzaskowski. To jakiś przykład? No jakiś przykład, no Campus Polska, na przykład jaki jest związek Campus Polska z zarządzaniem Warszawą. Jeżeli tylko jest większa ulewa, to Warszawa tonie, ulice Warszawy toną. I to podczas kampusu. I podczas kampusu też tak się zdarzyło. No więc prezydent Warszawy zajmuje się czym innym niż został powołany. Oczywiście każdy z nas jest wolnym człowiekiem. Może się zajmować tym, co uważa, natomiast prezydent Warszawy powinien przede wszystkim zajmować się sprawami miasta, bo został do tego powołany. Czy poseł Kosztowniak wraca do samorządu? Wrócę do mojego pytania. Ja myślę, że dzisiaj pracujemy, szanowni państwo, nad tym, żeby stworzyć jak najlepsze programy dla poszczególnych samorządów, bo to jest istotą samorządności, a z drugiej strony również, abyśmy doprowadzili do sytuacji takiej, w której będziemy wystawiali najlepsze z możliwych kandydatów, to jest moja odpowiedź. Proszę Państwa, ja jeszcze do tych spraw samorządowych dodam taki wątek, że naszym głównym przesłaniem dla samorządów jest rozwój Polski lokalnej. Udowodniliśmy to w ostatnich paru latach, przeznaczając na inwestycje, tylko na inwestycje w samorządach, ponad 100 miliardów złotych. Takiego deszczu pieniędzy, jakie spadły na samorządy, w tym w szczególności te samorządy najmniejsze, nigdy w historii po roku 89 nie było. Samorządowcy to doceniają, chcemy kontynuować tę politykę. Miejmy nadzieję, że także obecnie rządzący będą uznawali, że samorządy lokalne, w szczególności te najsłabsze finansowo, powinny uzyskiwać wsparcie z budżetu państwa. I proszę Państwa, jeżeli mogę jedno zdanie, dosłownie do... Pani redaktor, pieniądze z KPO charakteryzują się tym, że trzeba do nich dołożyć 50% środków własnych. Proszę Państwa. Pieniądze wszędzie. Natomiast pieniądze, które przeznaczaliśmy na samorządy my, charakteryzowały się tym, że 95% środków pochodziło z budżetu, a 5%, a w przypadku na przykład gmin popegeerowskich, zaledwie 2% pochodziło z budżetu samorządowego. Dlatego cieszą się tak wielkim zainteresowaniem. Proszę Państwa, wszelkie. Proszę wejść na stronę BGK, tam jest lista realizowanych inwestycji przez samorządy. To jest... Pamięta Pan raport Fundacji Batorego, którym samorządom przyznawaliście wszystkim. Pieniądze? Pani redaktor, proszę wejść na stronę BGK, redaktor... zobaczy Pani, że 100% samorządów uzyskiwało środki z tych programów, 100% wszystkie. Pani redaktor, pozwolę sobie, bo jestem byłym samorządowcem, pozwolę sobie to skomentować. Z jednej strony patrzę trochę z zazdrością na moje koleżanki i kolegów, którzy zostali w samorządach, bo rzeczywiście potwierdzam to, co powiedział no, kiedyś też marszałek województwa, mówił o Zbyszku Kuźmiku, takiej ilości pierwszy pieniędzy w polskich samorządach, proszę Państwa, nigdy nie było. I to mówię z perspektywy dzisiaj tego, jak sam byłem w samorządzie i tego, co obserwuję cały czas, jako ten, który... Wie Pani co, ja obserwuję to patrząc na liczby, a nie na to, co jaki poszczególny samorządowiec, mając również swoje osobiste interesy, wypowiada. Jeżeli Pani pyta o to, czy te pieniądze choćby trafiały do samorządów spoza, rozumiem, tej relacji z Prawem i Sprawiedliwością, muszę Pani potwierdzić. Mój samorząd, mojego miasta Radomia, uzyskał największą w historii ilość pieniędzy, która do tej pory była transferowana do mojego miasta, za co mogę tylko i wyłącznie kolegom podziękować, że potrafiliśmy do tego doprowadzić. Jeszcze jedno pytanie. Kto będzie kandydatem PiS-u w Warszawie? To w odpowiednim czasie przedstawimy kandydaturę. W odpowiednim czasie przedstawimy kandydaturę. W odpowiednim czasie przedstawimy kandydaturę. Naprawdę nie ma pośpiechu. Dosłownie 2 dni temu termin wyborów samorządowych. Ale rejestracja list do 15 marca, jeżeli dobrze pamiętam. Jest czas. Jest czas. Czy może Pan zdradzić jakie? Audyt, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków z Funduszu Sprawiedliwości, 280 milionów. Na fundacje, na stowarzyszenia, środki, które uciekały z tego Funduszu Sprawiedliwości do osób, które były zaprzyjaźnione z
Środki z Funduszu Sprawiedliwości trafiały również do samorządów. Przewodniczący Adam Bodnar kieruje zespół śledczy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Najwyższa Izba Kontroli wydała w tej sprawie raport w 2021 roku. Nieprawidłowości były 280 milionów. Tak, Adam Bodnar nie jest bezstronny. Nie jest bezstronny. Podobnie jak prezes NIK-u. Tak jest. Najwyższa Izba Kontroli też nie jest bezstronna. Dlaczego? To proszę sobie przypomnieć rozmowę, ale proszę sobie też przypomnieć konferencję prasową z synem prezesa Najwyższej Izby Kontroli przed wyborami. I wtedy też będzie pani miała dowód tego, że nie jest bezstronna Najwyższa Izba Kontroli. Ja mówię, że tak jak w przypadku szefów miast, prezydentów miast, którzy są zaangażowani politycznie bardzo mocno. Wspominaliśmy o prezydencie Warszawy Trzaskowskim, ale można by wymienić jeszcze wielu, którzy byli związani z opozycją, teraz są związani z koalicją 13 grudnia, zajmowali się polityką ogólnopolską, kiedy byli prezydentami miast. A więc jeżeli państwo sugerujecie jakąś bezstronność tych działań, to ja mówię, że one są zainfekowane ich poglądami. Oczywiście mają prawo mieć takie poglądy, jakie mają, ale nie łudźmy się, tu nie ma żadnej bezstronności. Na temat funduszu odbyła się debata podczas posiedzenia Sejmu, ostatniego posiedzenia Sejmu. Tam przedstawiciele naszego klubu wypowiadali się. Ja zwrócę uwagę na pewną scenę. Otóż to jest taka fotografia. Jeden z posłów koalicji 13 grudnia wyszedł na mównicę i krytykował właśnie ten fundusz. Potem okazało się, że on, kiedy był wójtem gminy, nie pamiętam jakiej gminy, był beneficjentem tego funduszu. Wystąpił do funduszu o środki i otrzymał. Funduszu o środki i te środki otrzymał. Ale o jakie środki konkretnie, na jaką sprawę? Pomocy przez ofiarom? Pani redaktor, nie, przepraszam bardzo, ale atakowanie tego funduszu, wydatków z tego funduszu przez człowieka, który jako szef samorządu wystąpił o te środki, no jest po prostu kuriozalne. Jest kuriozalne. Odtwórzcie sobie, drogie panie, tę debatę. Ale proszę sobie otworzyć debatę i popatrzeć i posłuchać. Ale było. Proszę sobie odtworzyć. To jest taka charakterystyczna fotografia dla całej sprawy. Poseł koalicji 13 grudnia, który był beneficjentem z tego funduszu, krytykuje ten fundusz, mówiąc, że nie mógł być beneficjentem, a chociaż był beneficjentem. No więc mamy do czynienia z taką sytuacją. Proszę sobie odtworzyć tę debatę. Pan rzuca jakieś oskarżenia, ale pani rzuca. To nie są oskarżenia, pani redaktor, tylko pokazują charakter ataków na ten fundusz. Pani redaktor, przepraszam, ale stwierdzenie, że ktoś skorzystał z jakichś środków, nie jest atakiem. Naprawdę, zbyt daleko pani idzie. Proszę mi wierzyć. Ale występowała gmina i powinna o tym pamiętać. Stwierdzenie, że ktoś skorzystał z tych środków. Drogie panie, no bardzo mi przykro, że panie nie usłyszały takiej odpowiedzi ode mnie, jakiej oczekiwały. No bardzo mi przykro. Jak panie pójdą na konferencję Donalda Tuska, to tam usłyszą panie takie odpowiedzi, jakich panie oczekują. No i tyle. Te nieprawidłowości trzeba jeszcze udowodnić, panie redaktor. Czy panowie uważają, że środki z Funduszu Sprawiedliwości były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem? Proszę odtworzyć sobie całą debatę w ubiegłym tygodniu. Tak, tam wszystkie wątki były poruszone. Proszę państwa, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Czy nie odnosicie panowie wrażenia, że premier Donald Tusk kontynuuje politykę premiera Morawieckiego na forum Unii Europejskiej? Nie, wręcz zaprzeczam. Mówiliśmy o tym. Wyraźnie się powołuje, że uzgodnione nowe zasoby własne zostały w 2020 roku, na które na szczycie lipcowym zgodził się premier Morawiecki. Droga pani, pani reprezentuje jakieś medium? Tak, Konfederację. To jest medium. To medium. Medium. Pozdrawiamy. To gdzie można poglądać? W sprawie każdego podatku to medium. Jest prawo weta. W sprawie każdego podatku jest prawo weta. Nie zastosował premier Morawiecki w 2020 roku. Nie, w sprawie każdego konkretnego podatku jest prawo weta. Pan też reprezentuje to medium, tak? Pan tu służbowo? Proszę nie kłamać. Też pan reprezentuje to medium? My wetowaliśmy każdy zasób własny. Donald Tusk 14 wycofał te weta. Pani to pokazuje. Wycofał te weta. Konfederacja będzie następna, proszę pani. Chyba, że się ułożycie z Donaldem Tuskiem. Bo będziecie następni.
Oj, nie przepuściłam. 14 pan Donald Tusk wycofał weta wobec trzech konkretnych podatków. Proszę Państwa, z Konfederacją będziemy rozmawiać na sali sejmowej. Chciałabym wrócić do przedterminowych wyborów, bo tutaj pan skomentował słowa Donalda Tuska. To już powiedziałem. Dlatego powiedziałem, że jeżeli będą przedterminowe wybory, to my się nie obawiamy przedterminowych wyborów. Będziemy gotowi. Będziemy gotowi, oczywiście, i one zatrzymają destrukcję państwa polskiego. Przepraszam, panie redaktor, a pani zakłada, że Donald Tusk za chwilę chce odebrać władzę Donaldowi Tuskowi? To już mówiliśmy na ten temat. Widzę, że więcej pytań nie ma. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Wyczerpująco. Wychodzimy. Dziękujemy.